Hej! Długo się zastanawiałam, czy nagrywać dzisiaj ten filmik, czy jest sens, ale stwierdziłam, dobra, let's do it. I witam Was w dzisiejszym vlogu. Mam dzisiaj trochę do ogarnięcia i nawet przygotowałam sobie w moim zeszycie listę tych wszystkich rzeczy, bo boję się, że czegoś zapomnę. Generalnie jest dzisiaj środa albo czwartek? Jest dzisiaj czwartek. Także muszę dzisiaj bardzo dużo rzeczy ogarnąć, ponieważ jutro przyjeżdża do mnie rodzina. W sensie do mnie do domu, wiecie o co chodzi. Muszę trochę pomóc, trochę pogarniać jakichś domowych spraw. Tak, dlatego się pomalowałam i ubrałam. Pamiętajcie, full make-up najważniejszy, jeśli zostajecie cały dzień w domu, macie sprzątać i robić pełno super domowych rzeczy, makijaż jest niezbędny. Także tak, mam jeszcze mokre włosy, to nie są brudne, to są mokre. I mam w moim zeszycie zapisane trochę podpunktów, ale generalnie jak na razie będę leciała do amerykańskiej restauracji. Zabieram moją kuzynkę i moją siostrę. Moja kuzynka nigdy nie próbowała jeszcze burgerów, więc stwierdziłam, dobra, zabiorę ją tam, bo tam są takie typowo amerykańskie, bardzo dobre, więc zobaczymy, czy jej posmakują. Jutro mam sesję zdjęciową, więc muszę dzisiaj troszeczkę też zadbać o swoją cerę. Rano zrobiłam sobie maseczkę nawilżającą z awokado, taką w płachcie. Zrobiłam też peelingi, umyłam twarz, wiadomo, nawilżyłam, ale wieczorem będzie trzeba o to zadbać troszeczkę mocniej, bo mam jutro sesję portretową, taką rozbudowującą po prostu mojego booka z samego rana. Już u tego fotografa miałam kiedyś zdjęcia. Tu wam wkleję jedno moje, po prostu to jest moje ulubione zdjęcie, także jestem mega zadowolona, jeśli chodzi o jutro. Także tak, ja teraz ogarnę trochę w pokoju, bo nazbierało mi się dużo naczyń, dużo szklanek, kubków i tak dalej. I generalnie wczoraj sprzątałam w szafie i mam teraz dużo rzeczy na podłodze, jeśli chodzi o ubrania, których nie noszę i nie będę nosić, które chcę wystawić na Vinted. Albo są troszeczkę takie wybrakowane, jakieś wynoszone i po prostu chyba jedyne, gdzie się nadadzą, to do śmieci. Także muszę to ogarnąć, posprzątać i będę potem leciała właśnie do tej restauracji. Oczywiście zabieram Was ze sobą, pokażę Wam wszystko, jak to tam wygląda. Jeśli ktoś z Was będzie w Szczecinie lub tutaj mieszka, to też mega Wam polecam tam pójść, bo naprawdę jedzenie jest pyszne. Dzisiejszy jeden z ważniejszych kroków jest zmianę wody u żółwia i umycie wszystkiego, bo zrobiłam to już dosyć dawno i chciałabym, żeby miał po prostu czystą i piękną wodę i tak, trzeba troszeczkę o niego zadbać, bo on jest dzisiaj bardzo szalony, bardzo się domaga jedzenia, mimo tego, że już dostał i to całkiem sporo, to i tak widzę, że cały czas po prostu wymusza. Także no, ja już jestem dzisiaj po śniadaniu, żeby nie było, że nic nie jem. Już kiedyś taka drama była na TikToku, także wolę jakby powiedzieć to wcześniej. A akurat śniadanie zrobiłam jedno z bardziej moich ulubionych. Tutaj też Wam wkleję zdjęcie. Zrobiłam takie zdrowe cini minis. Jakby jedynym składnikiem dosłownie jest jajko, mleko i mąka orkiszowa. Cynamon, miód i jogurt. I po pierwsze wygląda to pysznie, a po drugie smakuje przecudownie. W najbliższej przyszłości planuję nagrać 5 albo 7 dni, 7 śniadań, 5 śniadań, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Także to śniadanie też Wam mega polecam i myślę, że jeśli będzie zainteresowanie, to pokażę taki dokładniejszy przepis, jak to zrobić. Dobra, słuchajcie, ja już jestem w domu i chyba zapomniałam Wam powiedzieć na początku, że jutro przyjeżdża do mnie rodzinka, ciocia, wujek, a kuzynka już tutaj u nas właśnie jest, już wspominałam o tym. I wyprawiam jutro moją taką spóźnioną osiemnastkę. Była w październiku i postanowiłam zrobić tort.
Ja bardzo lubię robić torty i właśnie na każde takie okazje zawsze, zawsze robię. Robiłam na urodziny koleżanki, na urodziny siostry, na urodziny innej koleżanki. Także teraz przyszła kolej na mój własny tort urodzinowy. I właśnie kupiłam też, wracając, składniki. Znaczy nie takie stricte składniki co do ciasta, ale takie bardziej do ozdoby, więc szybko Wam to też pokażę. No i mamy tutaj masę cukrową. Zawsze używam masy cukrową z tej firmy i naprawdę mega mi się sprawdza. No nie wiem, tutaj jest jakby instrukcja i tym razem wzięłam taki kolor fioletowy. Następnie co mamy, jakieś takie czekoladowe dodatki. I takie czekolady. One są w ogóle ponoć do roztapiania takie najlepsze, ale ja je dodam po prostu do masy. Generalnie będę robiła tort borówkowo-czekoladowy, więc do tej masy czekoladowej dodam te właśnie kawałki czekolady. Mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Generalnie ja mam nadzieję, że uda mi się trochę pokazać procesu powstawania tego tortu. Na pewno pokażę Wam, jak będę robiła biszkopt, bo to planuję zrobić dzisiaj. Ale dobra, bez gadania. Zabieram się za rzeczy, które mam do zrobienia. Teraz chyba zabiorę się za tego mojego żółwia. Za akwarium, za wodę i tak dalej, także pokażę Wam już potem. To są, słuchajcie, wszystkie akcesoria, w sensie takie przyrządy w akwarium. Leżą pod prysznicem, bo właśnie je myłam. Mamy tutaj dwie gąbeczki od filtrów i właśnie filtry porozkręcane, bo wszystkie części z osobna myłam. Teraz właśnie muszę to złożyć w całość, każde z filtrów i tutaj mamy jeszcze grzałkę. Dobra, akwarium już jest złożone, wszystko jest zmontowane, woda wymieniona, dopiero filtry zaczęły działać, więc pokażę Wam już to, jak ten filtr się rozpracuje. Także zabieramy się za kolejną czynność. Myślę, że teraz zacznę sprzątać w łazience. Z racji tego, że właśnie jutro przyjeżdża do nas rodzina, muszę posprzątać w łazience, w kuchni, także zabieram się za sprzątanie w łazience. Myślę, że to nic ciekawego, także będę odzywała się potem. Jezu, jakie słońce! Słuchajcie, robię właśnie cynamonki i przepis na cynamonki taki dokładny macie u mnie na Instagramie w wyróżnionej relacji przepisy. Ale pokażę Wam mniej więcej, jak te cynamonki robię. Tutaj mamy 4 szklanki mąki, 2 szklanki mąki pszennej i 2 orkiszowej. Tutaj próbuję zrobić rozczyn z drożdży, bo niestety nie było suchych, a ja właśnie z mokrymi to... Dobra, mamy jeszcze tutaj 2 jajka i dolewamy szklankę mleka. Tutaj sobie w ogóle zrobiłam herbatkę mrożoną. Kochani, szybka polecajka teraz. Chciałabym Wam polecić te batoniki od Anny Lewandowskiej. One są tak dobre, mają bardzo dobry skład, są przesłodkie i naprawdę mają taki smak, że się nie da tego porównać do niczego innego. I ja mam te tutaj truskawkowe i mam jeszcze w lodówce inny smak. Czekajcie, o ten, to jest orzechowy. I nawet nie wiem, który byłby moim faworytem, bo oba są cudowne, także polecam. A wracając do przepisu, rozpuściłam jeszcze 125 gram masła i tutaj teraz będę formowała po prostu to ciasto. Ja nauczyłam się do ciast nie dodawać po prostu cukru. Tak samo do jakichś naleśników, do owsianek i tak dalej, po prostu omijam ten składnik. Ale jeśli jesteście przyzwyczajeni do słodkiego smaku, to polecam Wam po prostu dodać ten cukier albo jakiś inny zamiennik. Ciasto odstawione do wyrośnięcia. Ja w końcu mogę wypić moją herbatkę i czekamy aż wyrośnie i dalej zabieramy się do pracy. Dobra, godzinkę czekałam i teraz zabieram się za wałkowanie tego ciasta. Po całym zapracowanym dniu nie wyglądam najlepiej, ale lecę jeszcze do sklepu. Muszę kupić brakujące składniki do tortu. Mleko, jakieś jajka, wiecie, o co chodzi. Także lecę szybko. Już tak nie mam siły, naprawdę. Jestem taka zmęczona. Nie mogę się doczekać, jak już skończę robić ten tort i będę miała wolne. Może uda mi się dzisiaj z chłopakiem zrobić Netflix party. Mam nadzieję.
Słuchajcie, jest już prawie godzina 21. I ja przez cały czas dosłownie siedziałam w kuchni. Robiłam te cynamonki, zrobiłam potem jeszcze kolejną porcję. Tą pierwszą zrobiłam troszeczkę zdrowszą, bo zrobiłam bez cukru i z mąką orkiszową. A potem stwierdziłam, że zrobię jeszcze tą taką full po prostu z cukrem, z mąką pszenną, także zrobiłam jeszcze drugą blachę. Aktualnie ona została włożona przeze mnie do piekarnika, ponieważ wyjęłam mój biszkopt. Już wam go pokazuję, bo wyszedł przecudownie. Zapomniałam, że jest gorący i dotknęłam. Oła! Słuchajcie, wygląda tak. Wyrósł przepięknie, jest piękny kolor. Jest dobrze. Wyszedł, więc jestem przeszczęśliwa. Jak trochę przestygnie, to oczywiście go porozkrajam, a jutro będę robiła już dalszą część, czyli kremę ozdabiała i tak dalej, więc jeśli jesteście ciekawi efektu końcowego, to zapraszam was na Instagrama, bo tam wstawię. Myślę, że tego vloga już będę kończyć, bo mam wrażenie, że mam bardzo dużo materiału. Miałam wam w ogóle pokazać, jak akwarium jest czyste, także pokazuję teraz. Damy mu teraz jedzonko. On już jakby wie, że to jest jego jedzenie, więc on już jest cały szczęśliwy. Ostatnio kupiłam nowe opakowanie, a już jest tego tak mało, ale dobra, wsypujemy. No i czekamy, aż ogarnie, że to jedzenie zostało wsypane. O! Pięknie. A tak wyglądają, kochani, moje przepiękne cynamonki, już polukrowane i gotowe. A tak jeszcze nie przecięty, ale gotowy mój biszkopt. Także kochani, to koniec już tego filmiku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do kolejnego. Buziaki.